Małgosia prawie zeszła na ulicę, byle tylko ich wyminąć. Panowie uśmiechnęli się, ukłonili i na chwilkę nawet zatrzymali. Dziewczyna zerknęła na te dziwne postacie, mruknęła niezbyt głośne dobry wieczór, a potem zamarła. W blasku latarni, jak w magicznej kuli, ujrzała tysiące motyli. Były chyba uwięzione. Hej, hej, moi drodzy, w ten jakże mroczny, jakże tajemniczy dzień. Witam was, Olga z Wielkiego Buka. Bezsenna środa, kochani. Dzień grozy, dzień horroru tutaj na Wielkim Buku, dzień opowieści niesamowitych i tajemniczych. A kiedy o opowieściach niesamowitych i tajemniczych mowa, to dzisiaj właśnie będzie taka opowieść. Opowieść z pogranicza fantastyki, weird fiction i grozy. Opowieść absolutnie uniwersalna, zarówno dla czytelników starszych, jak i młodszych, tych nastoletnich. A na dokładkę bardzo, bardzo w klimacie prozy Neila Gaimana czy Chiny Mevilla. Przed wami wielkobukowy, trzepoczący skrzydełkami patronat, powieść niesamowita, Złodzieje motyli Barbary Mikulskiej i Wojciecha Guni. To jest duet wyjątkowy i cudownie kontrastowy, co widać po ich wspólnej powieści. Czy spuściłabyś dziecko z oczu, nawet w ferworze najgorętszych zakupów? Spytał pan Szary i nie czekając na odpowiedź sam wyjaśnił. Nie! Więc dlaczego ludzie przestają zwracać uwagę na swoje marzenia? Spuszczają je z oczu, zajęci kupowaniem ciuchów, zasłon, samochodów, pierniczków, pierścionków. My je tylko przygarniamy. My ich potrzebujemy. Gosia Leszczyńska przeżywa właśnie koszmar każdej nastolatki. Przeprowadzkę do innego miasta. Nastoletnia dziewczyna mierzy się z wyzwaniem. Czekają nowa szkoła, nowi znajomi, nowy dom. Razem z rodzicami i maleńką siostrzyczką robią ten wielki krok i skok w nieznane. Niewielkie Abramowo, do którego się przeprowadzają, wydaje się być całkiem zwyczajnym miasteczkiem, ale do czasu. Bo nic tutaj nie jest tak całkiem zwyczajne. Tym bardziej, że Gosia zaczyna znikąd dostrzegać chmary motyli, widuje też dwóch mrocznych jegomościów, na dokładkę dowiaduje się o zaginionym chłopaku i poznaje jego tajemnicę. Coś dziwnego dzieje się w Abramowie, a Gosia jest częścią tej dziwności. Tamto miejsce, ono jest po prostu złe. I martwe. Barbara Mikulska i Wojciech Gunia. Ona patrzy na świat przez różowe okulary. On zerka na nas prosto z ciemności. Ona pisze, by nieść nadzieję, a on, by tę nadzieję odbierać. W końcu na Wielkim Buku już niejednokrotnie przekonaliśmy się o efekcie Guni. No nie raz, nie dwa. I mogłoby się wydawać, że jest to duet niemożliwy, ale nic bardziej mylnego. W Złodziejach motyli ta para pisarzy połączyła zarówno swoje siły, jak i talenty, stworzyli opowieść uniwersalną i pasjonującą. Taką, która sprawdzi się zarówno dla czytelników w grozie początkujących i raczkujących fantastyce, ale także dla tych, którzy już są trochę wyżarci. Dla tych, którzy lubią opowieści fantastyczne napisane i z pomysłem, i z lekkością. Barbara Mikulska zamknęła w tej opowieści rodzinne ciepło, siłę wzajemnej miłości i oddania, a także siłę młodzieńczej przyjaźni. A Wojciech Gunia? Wojciech Gunia, jak to Wojtek, podbił stawki. Zanurzył całość w ciemności, wciągnął w dziwność i obudził niepokój. I tak jak powiedziałam na początku, słuchajcie, nie sposób przy Złodziejach motyli nie wspomnieć zarówno prozy Neila Gaimana czy Chiny Mevilla. Kiedy wspominam tutaj Neila Gaimana, to myślę o takich książkach jak Koralina czy Ocean na końcu drogi. Natomiast prozę Chiny Mevilla warto tutaj wspomnieć ze względu na to, jak ten twórca w zwykłym mieście potrafi tworzyć arenę zderzenia dwóch przeciwległych sobie światów. Barbara Mikulska i Wojciech Gunia w bardzo podobny sposób zbudowali tutaj właśnie to poczucie niesamowitości. Połączyli w Złodziejach motyli zarówno grozę, jak i urban fantasy. Napisali opowieść niby o zwykłej rodzinie, wciągniętej w jakże niezwykłe okoliczności. O młodych ludziach, którzy wspólnie muszą stawić czoła ciemności. O przyjaźni, o oddaniu, o poświęceniu. Ale także odpowiedzialności, dlatego że nasza młoda bohaterka musi zarówno stawić czoła swojemu przeznaczeniu,
przeznaczeniu, ale także musi stanąć na wysokości zadania i stać się tą, którą tak naprawdę w sercu gdzieś już jest. Mamy małe polskie miasteczko, świat odbity jak po drugiej stronie. Okrucieństwo i potworność jednak kryją się tutaj między słowami. W czynach tych, którzy z tej ciemności wychynęli i postanowili pożreć światło. To moim zdaniem wystarczy, by czytelnik poczuł ciarki i zrozumiał również, o co tak naprawdę toczy się tutaj walka. Powiem wam, że tęskno mi było do takich opowieści właśnie, opowieści jednocześnie mądrych i niesamowitych, pełnych ciepła, ale jednak skąpanych w ciemności. Potrzeba było ewidentnie tego duetu niemożliwego, by spełnił moje marzenie, ale warto było czekać. Złodzieje motyli to fantastyka grozy i world fiction z potencjałem na kontynuację. Wyciągunia i Barbara Mikulska bowiem kończą tę historię w taki sposób, jak tylko mogą kończyć takie właśnie opowieści. I od razu mogę wam się przyznać tutaj, że bawiłam się cudnie podczas lektury. Co więcej, przywiązałam się do naszej literackiej rodziny, a Abramowo, to miasteczko, stało się jednym z takich miejsc, które zapiszą się na mojej literackiej mapie, jak kiedyś Derry Stephena Kinga czy Arkham H.P. Lovecrafta. Złodzieje motyli, dla wszystkich tych, którzy nie lubią się trząść z przerażenia, ale w zamian lubią opowieści pełne niesamowitości, pełne tajemniczości i również straszności. Chociaż trochę. A ja czekam na kontynuację i czekam, by wrócić do Abramowa. I słuchajcie, mam dla Was Złodziei Motyli Barbary Mikulskiej i Wojciecha Guni do wygrania w naszym konkursie. A pytanie konkursowe brzmi: która miejscówka w książkach, filmach, serialach do wyboru do koloru jest Waszą ulubioną miejscówką i dlaczego właśnie ta? To może być miasto, to może być jakaś wioska, jakaś kraina do wyboru do koloru, to może być miejsce całkowicie fikcyjne, a może być takie, które istnieje naprawdę, ale występuje właśnie w tej albo nie innej opowieści. Swoje odpowiedzi wrzucajcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się w opisie pod filmem, w poście dedykowanym na społecznościach YouTube i możecie również brać udział w konkursie pod postem na blogu. Duet niemożliwy. Tak, słuchajcie, właśnie pomyślałam o Barbarze Mikulskiej i Wojciechu Guni, kiedy Wojtek zaproponował mi lekturę Złodziei Motyli przedpremierowo i byłam ogromnie zaskoczona efektem. Nie spodziewałam się, słuchajcie, takiej opowieści, takiej jednocześnie niesamowitej i ciepłej, tak mrocznej, guniowej właśnie, a jednocześnie tak rodzinnej i takiej, która zostawia po sobie coś dobrego jednocześnie. To nie jest do końca spotykane w powieściach grozy, ale w powieściach fantastycznych z elementami grozy jak najbardziej tak. I od razu właśnie przypomniała mi się Coralina Neila Gaimana. Od razu mi się przypomniał Ocean na końcu drogi. Klimat Abramowa od razu przywołał mi wspomnienia opowieści Chiny Mieville'a. I myślę, że wy również będziecie mieć takie skojarzenia, a być może jeszcze wyłapiecie inne skojarzenia, których ja sama nie mam, bo nie czytałam na przykład jakichś książek, albo nie oglądałam jakichś opowieści. I mam tylko nadzieję, że i Barbara Mikulska, i Wojtek Gunia będą kontynuować tę przygodę i do Abramowa jeszcze powrócimy. Tego życzę i Wam, i życzę też sobie. Kochani, poczytajcie o Złodziejach Motyli również na blogu Wielkiego Buka, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!